Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane skarby. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzionek mija Wam dobrze, że jesteście zdrowi, że macie dobry humor i jest Wami pogoda ducha. Mam nadzieję w każdym bądź razie, że dzisiejszy dzionek minął Wam świetnie. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie na temat kosmetyków pod lupą o bielędzie także jeżeli Was taka tematyka interesuje, to serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej, z zostawienia kciuka w górę i komentarza na początku tego filmu pokażę Wam kosmetyki, którymi ja się zainteresowałem z portfolio marki Bielenda, które mają genialne składy, a później porozmawiamy sobie na temat ogólnie marki na co należy uważać w składach ich kosmetyków i tak dalej na wstępie tego filmu również powiem, że w dzisiejszym odcinku nie będę się odnosił do podmarek Bielendy, czyli Sebum, Harbum, Body boom, e, facebook z tego względu, że są to podmarki Bielendy i one zasługują na odrębny, osobny filmik na kanale dzisiaj porozmawiamy sobie tak w cudzysłowie na temat czystych kosmetyków Bielendy z logiem Bielenda także zaczynamy e, pokażę Wam najpierw kosmetyki którymi ja się zainteresowałem a jest ich tutaj sporo e, nie złapię ich wszystkich nie dam tutaj rady zdecydowanie e, ale będziemy omawiać sobie każdy z kolejna z każdy osobna. Pierwszy preparat, który kupiłem w biedronce jest to Bielenda Water Balance. Intensywnie nawilżający tonik mgiełka z wodą geotermalną i z kwasem hialuronowym. Fantastyczny skład humektantowy. Bardzo dużo kwasu hialuronowego. Fantastycznie nawilża skórę. Nie pozostawia żadnej lepkiej warstwy. Tonik odpowiedni dla każdego typu skóry. Dostępny w biedronce także jak najbardziej. Następne dwa produkty, y, które ja używam, i jestem bardzo z nich zadowolony. Na temat y, tych produktów osobno się odnosiłem we filmiku Stop Sterami do twarzy 2023 roku, i tam była ich analiza składu. Są to sera Skin Clinic z kwasem hialuronowym i serum z witaminką C i kurkumą. Fantastyczne kosmetyki. Warte uwagi, warte zainteresowania. Na ich temat jest więcej informacji zawartych we filmiku Stop z serami do twarzy. Następne produkty, którymi się zainteresowałem są dostępne również w sklepach Biedronka. Jest to seria Bielendy Skin Love. I ja mam tutaj serum różowe, serum booster shot, efekt glow, wegańska formuła z witaminą B12, różowym aloesem, opuncją figową i gujawą. I różowy krem pod oczy, który ma zapewnić wygładzenie. Również różowy aloes, opuncja figowa gujaba, witamina B12. I to serum. Ja dzisiaj nie będę analizował składów tych kosmetyków, których nie rozpocząłem używać. Jeżeli one mi się sprawdzą, to będę Wam nagrywać filmik na ten temat i wtedy zrobię analizę składu. Ale jeżeli te kosmetyki są u mnie, oznacza to jedno: mają dobry skład. Nie mamy tutaj żadnych niepożądanych składników. Więc tak, serum wygląda tak. Jest to taki różowy, delikatny żel. Także mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Posiada właściwości nawilżające, przeciwzmarszczkowe, rozświetlające. A kremik pod oczka wygląda tak. Także mam nadzieję, że ten kremik również mi się sprawdzi. Jeżeli będzie to hit, dam Wam z całą pewnością znać. Następne preparaty. Są to kosmetyki już mi znane od kilku lat. Miałem kilka lat przerwy od ich używania, ale jak najbardziej są to produkty godne uwagi. Sera Power Mezzo z kwasem migdałowym, z kwasem migdałowym i z kwasem laktobionowym i z witaminą B3 dla skóry z niedoskonałościami. Serum do stosowania dwa razy w tygodniu na noc. Jest to serum keratolityczne. Czyli złuszczające, i tutaj mam serum y, z 15% stabilną witaminą C i kwasem cytrynowym, które ma rozświetlać, rozpromieniać, działać antyoksydacyjnie i przeciw przebarwieniu. I sera wyglądają tak. Też kupiłem je w biedronce po 20 zł. One wyglądają w taki oto sposób. Bardzo ładne, minimalistyczne opakowania, kolorystycznie dobrane, przezroczyste ze złotem. Bardzo ładnie się prezentują. Także, jeżeli będę miał zdanie na temat tych serum, teraz to Wam wyrażę moje zdanie na ich temat. Ja ostatni raz używałem z tej serii sera kilka lat temu. A teraz wiadomo, że moja skóra ma zmienione potrzeby. Już moja skóra nie jest taka jak kilka lat temu, więc zobaczę, jak one mi się sprawdzą i Wam wyrażę moje zdanie na ich temat zdecydowanie. Następny produkt, który już jest przeze mnie używany. Zostało go tyle, ale powiem Wam szczerze, że używam go rzadko, ponieważ teraz mam hit z biedronki yy, niuki, yy, puder do mycia twarzy i mam hit, yy, który kończę: jest to Eveline yy, Żel do mycia twarzy z witaminą C. Yy, Blue Matcha, Bielendy. Posłuchajcie, on ma przegenialny skład. On ma fantastyczny skład, ale on źle oczyszcza skórę. Znaczy się inaczej: on za słabo tą skórę oczyszcza. Za słabo tą skórę oczyszcza. Ja najpierw y, muszę umyć buzię żelem, na przykład Eveline, bądź pudrem z niuki, i dopiero tym jakby domyć. Ponieważ OnSoTel nie zmyje filtrów, nie zmyje nic. Także ja zdecydowanie od zawsze używam dwuetapowego oczyszczania skóry twarzy. Ale on w mojej ocenie nawet nie daje rady sobie z olejkiem hydrofilowym, z tymi pozostałościami, co zostają na skórze. Dlatego on ma skład genialny, może się Wam sprawdzi. Mi się powiedzmy sprawdza, bo nie podrażnia i myje, ale bardzo delikatnie w taki sposób, że no nie domywa, ale no spełnia swoją rolę i ma skład genialny. Może Wam się sprawdzi. Ja y, używam go po innym preparacie oczyszczającym i teraz, jak widzicie moją reakcję, to może oznaczać to, y, przepraszam, jedno, <głos> kokos. <głos> Wiedziałem, że się roześ, y, y, tutaj zaśmieję, że nie wytrzymam, nie wytrzymam. Ja nie mam zamiaru tutaj udawać poważnego, jeżeli ja widzę kokosa, skoro ja kokosa kocham. Seria Coco Milk Bielendy. Kremik jeszcze go nie używam, także nie mam tutaj żadnego zdania na jego temat. Będzie to krem silnie nawilżający, ale serum już rozpocząłem używać. Jest to takie aksamitne mleczko. Które momentalnie się w skórę wchłania. Pachnie Rafaello, pozostawia jedwabiste wykończenie na skórze, i ten zapach Rafaello utrzymuje się całą noc. <noise> Jak można <noise> tak mówić o kokosie, się rozpowiadać ponad kilka minut? Ja mogę. Ja zawsze znajdę argumenty żeby na kokosa y, tutaj dużo gadać. E, fajne serum. W każdym bądź razie polecę je dla każdego typu skóry. Już mogę to zrobić. E, ma mleczko kokosowe w składzie, ma fajne składniki aktywne, probiotyki, kwas jeluronowy. Rewelacyjne takie serum kokon, łagodząco, intensywnie nawilżający. Kremu do twarzy y, nie rozpocząłem jeszcze używać serii kokosowej, y, ale Wam go pokażę. To jest ten kartonik, tak, i Wam pokażę ten kremik. To jest taki słoiczek. Najważniejsze, że na opakowaniu jest kokos. To, 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 już, to już jest um, półmetka, półmetek. Ale otwierając te kosmetyki, znaczy się to serum z tej serii, krem podejrzewam będzie pachniał tak samo. Ten zapach Raffaello. Koniec, to, to, to już był koniec ze mną, definitywny. E, także ja też już się nie mogę doczekać, jak ten krem e, rozpoczynam używać. Jest to krem nocny, podobno jest bardzo bogaty, treściwy, także zobaczymy. A generalnie rzecz biorąc, co ja sądzę o marce Bielenda? Generalnie marka Bielenda jest to świetna marka kosmetyczna. Posiada w swoim asortymencie świetne e, kosmetyki, które są warte uwagi, warte zainteresowania i warte swojej ceny. E, w kosmetykach Bielendy znajdziemy e, Niektórych kosmetykach bielendy znajdziemy: mikroplastiki, rakotwórcze kancerogenne, antyutleniacz BHT, donory formaldehydu i alkohol denaturyzowany. I te składniki będziecie mieli wymienione w opisie na dole możecie sobie zrobić bez problemu screena, i na przykład kupując jakiś kosmetyk bielędy w drogerii, patrzycie na skład i czy ten dany kosmetyk nie zawiera tego składnika w składzie. To wtedy będziecie wiedzieć, czy go unikać, czy też nie. Mam nadzieję z tego co widząc co tutaj się dzieje z Bielendą. Bielenda co chwilę wyłazi z nowymi nowościami, bardzo innowacyjna marka kreatywna, jeżeli chodzi o yy, tworzenie nowych kosmetyków. Starają się dopasować do, każdego, do każdej potrzeby konsumenta, do każdego człowieka, także jak najbardziej jest to marka innowacyjna. Na minus jest tylko tyle, że właśnie w niektórych kosmetykach występują donory formaldehydu, mikroplastiki, BHT i alkohol, ale to będziecie mieli w opisie, będziecie mogli wiedzieć jaki Składników unikać w bielędzie, na plus jest taki, że bielenda nie testuje swoich kosmetyków na zwierzętach, jest to marka polska, marka, która wypuszcza co chwilę nowości, nie stoi w miejscu. Także jak najbardziej ja daję marce Bielenda zielone światło i polecam te kosmetyki, tylko uważajcie na składniki, które występują w niektórych kosmetykach bielendy, które będziecie mieli w opisie pod tym filmem i sobie po prostu weryfikujcie. A jeżeli dany kosmetyk nie zawiera tego składnika w składzie. To jest w porządku. Yy, również Wam powiem, że tylko yy, nie analizowałem Wam dzisiaj dokładnie składów tych kosmetyków, z tego względu, że jeszcze ich nie przetestowałem i nie wiem, czy yy, mogę je polecić, czy też nie. A jeżeli one są u mnie w domu, no to oznacza to jedno: one nie mają mikroplastiku BHT, BHA i donoru formaldehydu, ani alkoholu denaturyzowanego. Także w skrócie oznacza to, że mają yy, wzorowe składy. Ale przetestuję i wam wyrażę moje zdanie na ich, na ich temat za jakiś czas. Reasumując, Bielenda jest to marka świetna, którą polecam ze szczerego serca. Uważajcie tylko na składniki wymienione w opisie. I tak to, poza tym, cud bajka, rewelka, kosmetyki warte uwagi, tanie, dostępne dla każdego, nawet w dobie inflacji. Także, jeżeli Wam się filmik podobał, proszę o zostawienie łapki w górę. Dziękuję serdecznie. Do następnego filmu. Buziaczki wielkie, hej.